W tamtym sezonie Sokół Ostróda sięgnął po trofeum Wojewódzkiego Pucharu Polski, a swoją przygodę z tymi rozgrywkami zakończył na meczu z Jagiellonią Białystok. Piłkarze zapowiadali, że w tym sezonie w zmaganiach pucharowych będą walczyć ponownie na 100% swoich umiejętności. W 1/16 wojewódzkich rozgrywek podopieczni Czesława Żukowskiego zmierzyli się z piłkarzami Ewingu w Zalewo. I tu niespodzianka, zawodnicy z okręgówki wygrali spotkanie aż 3-1. Podopieczni Dariusza Gergoli biegali i walczyli na boisku tak, że aż miło było patrzeć. W pierwszej połowie spotkania gospodarze objęli prowadzenie. Zaraz po przerwie w 58 minucie bramkę dla Sokoła zdobył Tomasz Śnieżawski. Piłkarze z Zalewa mieli zakodowane w głowach, że gra się do ostatnich minut spotkania. I to właśnie w końcówce rozstrzygnęli losy meczu. Zdobywając bramki w 80 i 82 minucie zapewnili sobie zwycięstwo. W wyniku spotkania i blamażu ostródzkiej drużyny nie powinien tłumaczyć nawet fakt, że na murawie w Zalewie w podstawowej 11 wyszło kilku juniorów, którzy u swojego boku mieli przecież doświadczonych kolegów. Drużyna z Zalewa dzięki wygranej z Sokołem awansowała do 1/8 wojewódzkiego Pucharu Polski. Sokół za swoją pucharową porażkę zrehabilitował się w meczu ligowym w Ełku, gdzie wygrał z Płomieniem w dobrym stylu 4-0. 9 października zostały wznowione obrady walnego zgromadzenia członków klubu OKS Sokół. Spotkanie dotyczyło wprowadzenia zmian w statucie klubu, które zasugerował sąd. Niejasności zostały rozwiązane i jednomyślnie przegłosowane przez członków klubu. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć rozmów na temat obecnej sytuacji finansowej. Jesteśmy, że tak powiem, na pograniczu, czyli praktycznie jeszcze jesteśmy wypłacalni, ale nie ukrywam, że od najbliższych nie będziemy już schodzili na minus. Także no jest ciężko, jest w tej chwili bardzo ciężko. Mamy zadłużenia wobec piłkarzy za ich wygrane mecze, to jest 6 meczy i plus bodajże 1 miesiąc, jedno stypendia za 1 miesiąc. 9 października podczas sesji Rady Miejskiej radni przegłosowali poprawkę do budżetu, która dotyczyła przyznania 80 tysięcy na sport. 50 tysięcy otrzymał Sokół Ostróda. One pozwolą nam spokojnie dotrwać do końca rundy, właściwie do końca tego roku. I to już jest duży sukces. Ja mam nadzieję, że 30 października lub 1 listopada sytuacja w klubie pod względem finansowym będzie wyglądała przynajmniej na papierze dużo lepiej. Na Walnym pojawiło się dwóch kandydatów na urząd burmistrza miasta. Olgierd Dąbrowski i Czesław Najmowicz w ostatnich dniach kampanii próbowali przekonać kibiców do swoich wizji zarządzania stadionem, a także przedstawili swoje poglądy na temat finansowania klubu piłkarskiego. Członkowie klubu ponownie zadecydowali przerwać obrady do 30 października. Wciąż czekają na potencjalnych sponsorów, którzy zechcą finansowo wspierać klub. W najbliższą sobotę Sokół Ostróda zmierzy się z Olimpią Zambrów, która jest wiceliderem tabeli. Początek meczu w Ostródzie o godzinie 18:00.